Dzień dobry, tropiciele. Dzień jazdy kolejny. No, troszeczkę się zeszło. Co mamy? Czwarteczek mamy. Także azymut obrany KGR z pewnymi jeszcze, że tak powiem, przerwami delikatnymi, no, ale myślę, że o jakiejś godzinie powinienem rozsądnej dojechać. Prawie 700 jeszcze stąd jest do przejechania, także dość tak kurczę kawałek, no ale tam międzylądowanie w Legnicy i tam się dopiero będę zaznajamiał z obsługą programu do opłaty za autostradę. No co za w ogóle to jest wymyślone, to chyba tylko w Polsce tak potrafię wymyślić, no ale nic, całe szczęście, dotyczy mnie sprawa teraz raz, w przyszłym roku pewno jeszcze raz, a następnym to już za dużo lat. No, generalnie fajnie, czas spędzony, fajnie posiedzieliśmy, pogadaliśmy, no, mega, a nie widzieliśmy się od 2019, od 2020, 2 lata w sumie, poznaliśmy się tam na skokach spadochronowych, nie, bardzo, bardzo fajni ludzie, także jak na chwilę obecną, super, zobaczymy, czy mnie nie trafi tu na tych drogach. I z tymi tutaj jazdami, chociaż ewidentnie ludzie jeżdżą spokojnie, nie ma już tak, że jedziesz sobie tam z prędkością dozwoloną, a tutaj nagle przelatuje odrzutowiec prawie, że no, także jest lepiej. Skutek wysokich mandatów zdaje się, że został osiągnięty. Także jak na chwilę obecną mnie truje dalej muzyczka i sobie jadę. Ha! I w Gorzowie zdaje się na ulicy Kasprzaka, tak? Kasprzaka. Korek i policjanty i badanie trzeźwości, pewna jakaś akcja trzeźwy poranek. Gdzie mam kliknąć? Lubię to. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, oby nikt, a jeżeli ktoś, to niech zostanie jak najszybciej wyeliminowany z ruchu drogowego. Podoba się mnie. No to... jestem, moi drodzy, ponownie. Startuję dalej z Legnicy. Zjedliśmy sobie coś fajnego. W ogóle poznaliśmy się tak w wersji live, także było bardzo elegancko, spoko. Pogadaliśmy. No, a ja cisnę sobie dalej. Nawet wydawało mi się, że będzie to dalej, więcej kilometrów do przejechania, ale mam jedyne 449. Wydawało mi się, że 500. Także pomalutku przełączyłem się już tutaj z muzyki na jakieś te YouTube'y, coś sobie posłucham, więc jadę, odezwę się pewno, gdyby się wydarzyło coś ciekawego. Po prostu już miałem pochwalić, że mimo korka, kurczę, jakoś tą autostradą się fajnie jedzie tutaj tą czwórką, co prawda jest 110. No i jedziemy, rząd ciężarówek, tu wyprzedzamy ich, no ale przede mną chłopiec cały czas i jedzie jakiś normalnie idiota i świeci długimi, jacy ci kurwa ludzie są po prostu durni, to się w głowie nie mieści. No i by pojechał normalnie, jak tam się ciężarówki wyprzedzają, i wyprzedziłby jedno auto i by nas spieszył, bo on kurwa jedzie, idiota skończony. No, masakra. No ale nie poradzisz. Także żeśmy sobie tak poświecili. On długimi, a ja mu włączyłem przeciwmówki i sobie tam pooglądał też troszkę. No co za po prostu cymbały, to się w głowie nie mieści. No, wystarczy, żebym po prostu swojego samochodu mi szkoda, bo wcisnąłbym hamulec, to by mi zaparkował po prostu matą w bagażniku i później byłby zdziwiony, co to się stało. Ej, no ale cóż, nie poradzisz. Jak przygub, to przygub. Oho, i bramki. Teraz ciekawe, gdzie ja na tych bramkach mam wjechać. Etol. No to chyba innej opcji nie ma, bo to przyjeżdżamy tutaj. Mam nadzieję, że mi zczytało tutaj te wszystkie device'y, bo jak mi przyjdzie 500 do zapłacenia, to chyba normalnie oszaleję. No nic, zobaczymy, czy to zadziałało, czy jednak niekoniecznie. Fajnie jakby zadziałało, to ten autopay. No, ale tutaj to w ogóle macie w Polsce chyba strasznie żartownisi, jeśli chodzi o utrzymanie dróg i tego typu kwestie. Na Esce już dzisiaj widziałem,
żółty znak, że tam ma być jakieś zwężenie. Zwężenia nie ma. Tutaj przed chwilą też się właśnie odstawiło, miało być, że będzie się kończył prawy pas, włączał się do lewego, no to wpuściłem jedną ciężarówkę, drugą, wszyscy normalnie na lewy pas, zwężki nie ma. To taki tutaj się jakiś ostatnio zrobił taki, nie wiem, jakiś sport narodowy, czy to tak, nie wiem, co to się dzieje. No to jakaś afera w ogóle. Znaki widmo, czy zdarzenia widmo, czy zwężki widmo, nie wiem nawet sam jak to nazwać, ale to, no słabe to jest generalnie. Ej, jednak chyba nie będzie ten przejazd taki bez nerwów, nie, ale w dupie mam. Nie, no tamto jest z tymi długimi światłami, to by wkurzył trochę, ale nie będę mówił co i go i kto patrzył na to, bo jest taki fajny tekst i co robił jak patrzył. Do celu 332, godzina 15:04. No i co, i kor, ale lipa jak okiem sięgnąć. Tu się porozjeżdżali, korytarz życia niby zrobiony, jak jakiś dzwon, no to może być generalnie lipa. Ale normalnie, kurczę, szło już nieźle. 259 do celu. No ale nic, stoimy sobie grzecznie i czekamy. Nie poradzisz. Aha, czyli to nie dzwon, tylko zwężka, dwa pasy do jednego. Co to się stało? Jak w Norwegii? Jak się normalnie wjazd na autostradę, korek. Zwężka, gdzie się dwa pasy zjeżdżają w jeden, korek. Co to się tu stało? Przecież w Polsce kierowcy, jak pamiętam, potrafili sobie to ogarnąć i takie rzeczy szły płynnie. Ciekawostka. Po prostu. Ej, ludzie. Zaraz tutaj będzie trzeba robić suwak. Skontrolujemy, jak tu z kulturą jest i w ogóle z takim ogarnięciem. No, a to wszystko można zrobić płynnie, tylko nie, bo każdy normalnie on nie puści, żeby przed niego nie wjechał przypadkiem, bo mu ubędzie 5 metrów drogi, albo przybędzie, znaczy się, ubędzie mu miejsca. No nic, jeszcze 20 minut i co? I już jestem pół godziny w dupie. A jeszcze 20 minut, tak jak tutaj wieszczą. A kurczę, czemu ta nawigacja mi w ogóle tutaj nie powiedziała, że jest jakiś korek, tylko to jest stary telefon. Też jak popatrzyłem, kurczę, to nie ma w ogóle, nie pokazuje ograniczeń prędkości, jakie są dozwolone. Nie wiem, czemu to stary ten Android, bo to jest ten S7 Samsung. No ale, bo Huawei'a mi szkoda mojego, no ale dobre jest. Wiedź co, jeszcze tym Golfem, spokojnie. Nic się naprawdę nie stanie nikomu. Powjeżdżać sobie i jedźmy wreszcie. Bo, no. Bo się ściemnia, ale całe szczęście już się ściemniło i ta szarówa, której nie lubię, no to akurat spędziłem ją w koreczku. O. Także generalnie spokojnie, że na autostradzie ta szarówa to też nie jest jakaś taka doskwierająca, gorzej tam po tych wiochach, jak się jeździ jeszcze ci piesi w technologii stealth, bo nie mogą być widoczni, bo jakby ich jeszcze ktoś zobaczył, no to by jeszcze mogli być bezpieczni albo coś, a tak to zawsze ich może ktoś tam szczelić, nie, jakieś samochody, żeby były tak z dreszczykiem emocji. No, będę musiał wypatrywać, w ogóle mam odzwyczajone oko od wyszukiwania cieni i jakiś tam normalnie konturów, no bo to generalnie, no, odblask, nie? No, ale to muszę się tutaj przełączyć, że tak powiem, w tryb nieodblaskowy. Zobaczymy. Oby się nic nie przydarzyło niedobrego, bo byłoby po prostu źle i nieprzyjemnie. No nic, coś się... Jest jeden pas, jedziemy. Jedziemy 36 na godzinę, ale jedziemy. No to może coś już... Tutaj patrzę na mapę, no to do końca mapy jest na czerwono niby. Przewinąłem raz, czerwono,
przewinąłem drugi raz czerwono, przewinąłem trzeci raz czerwono, czwarty raz czerwono, piąty czerwono, ani nie przewijam dalej. Będę normalnie zamiast na 19.30 normalnie na 22 albo na 23, jak dobrze pójdzie. No ale dobrze, że nie jestem jakiś ożarty, dobrze, że jestem wysikany, no bo jakby tutaj mnie tak spiliło, a to zresztą to gdzieś, to ja bym normalnie wyszedł i bym się wysikał tam w koło auta, to akurat było nie tyle czasu. I by była granda, na pewno była jakaś transmisja na Facebooka, że taki z Norwegii, bo to norweskie blachy, nie? Sika na autostradzie. No. No ale jak przypili, to przypili, nie? Nie ma lipy. O, 60 jedziemy, no. I to jest co? Zjazd tutaj na Kędzierzyn-Koźle. Tak. I Pyskowice na drogę numer 40. O, piąty bieg nawet można wrzucić. Szaleństwo. No ale kurczę, generalnie to jest jakaś kpina. Nie była to godzina, jak na chwilę obecną mam obsuwę 30 minut, więc jeszcze nie tak tragicznie, ale zobaczymy, co jeszcze przepiękna autostrada A4 przyniesie. Ale zrobili normalnie zwężkę, postawione są pachołki i nie dzieje się tu po prostu nic. Poza tym, że jest postawiona ta błyskająca taka strzałka informująca o zwężeniu, stoją pachołki i nie dzieje się tu po prostu nic. Tam nie ma ani żadnych dziur, ani nie jest przefrezowany asfalt, po prostu nic. I to jeszcze trzeba za tą autostradę zapłacić, jak się tam zapłaci, bo to się dowiem, ile to... No ale... Cóż, wiele rzeczy się zmienia, a remonty na A4 się nie zmienią nigdy. To w ogóle chyba powinna być ta autostrada wpisana do jakiejś księgi rekordów, że od momentu, kiedy została otworzona, to przecież tu jest ciągle remont, a nie mówię o odcinku, tylko Kraków-Katowice. No i co? Zostało na miejsce jeszcze 250 km. Ale w ogóle coś tutaj dziwnego wymyśliła ta nawigacja, bo ja później chcę zrzucić z A4 na siódemkę, a nie wiem, czy siódemka to nie jest przypadkiem Zakopianka, to była jakaś ultra durnota, czy siódemka jest na Olkusz, żeby minąć płatne, ale nie mam, kurde, zaznaczone, żeby mijało odcinki płatne. Nie wiem, dziwnie to się zachowuje, a w chwaleju mi szkoda baterii, żeby tak wisiał na tej ładowarce przez cały czas. No ale chyba jednak, ale mam jeszcze jedną baterię i umiem już zmienić, to może będzie trzeba się przeprosić. Dobra, Łogień! Można żnąć! Aha, i ciekawostka. Ten autopay cały zapłaciło mi bez problemu ten odcinek tam, nie wiem, Wrocław-Sośnica czy coś tamten, w każdym razie tak jak od Wrocławia jechałem. A na A4 podjechałem sobie pod bramkę. Stoję przy tym szlabanie, pani mi się pyta, to auto z Danii? Ja mówię, jak z Danii? Mówię, że z Norwegii. Mówi, no to tutaj ma żadanie, a numer rejestracyjny sprawdza, zgadza się, ale szlaban się nie otworzył. Ciekawe, dlaczego, ale pani mówi, że to się takie, że tak powiem, jaja zdarzają z tym, że to się tak dzieje, ale można na bramce zapłacić kartą zbliżeniową, więc jest generalnie okej. Okay. Kurczę, a już chciałem pochwalić, że jednak ten system nie jest taki zły, jak go malowali, bo tak jak czytałem po internetach właśnie, że to działa, nie działa, tam normalnie jakieś kombinacje dziwne i herezje, no ale jednak niestety nie działa to tak fajnie, jakby mogło działać. No ale to nic. Aha, słuchajcie, co takie ciekawe sobie nie wyłączyłem. Podświetlenia tablicy, ten liczników, bo tutaj się nie da w tym aucie wyłączyć w ogóle światła, nie? No i co? 512 przejechane. Bez tam chyba 17, nie, 500. Czy 12, bo to odtankowanie mam liczone. Na miejscu mam być 19.56, chociaż ta siódemka mnie interesuje, bo to jest za 48 km. Bo to jest ewidentnie, jakby mnie chyba chciało wrzucić na Zakopiankę. Głupi. I że niby co, i że co, że ma... Że płatna wolniej o 17 minut? Co tutaj ta nawigacja głupia pokazuje?
przecież przez Zakopiankę i jechać tam i później się telepać przez te Limanowe, te Sącze i te inne tam normalnie dziury, to jest jakaś durnota. Do Tarnowa trzeba jechać, bo to wtedy zostaje 60 km i jest chałupa, znaczy do Tarnowa, do Wojnicza. No jeszcze pewno będzie trzeba jakieś obskoczyć tankowanie, bo nie wiem, czy do Kulam, do samych Gorlic, no ale nic. Jadę sobie spokojnie dalej. Już po prostu nie cisnę, już mi się nie chce. No i tym oto sposobem, moi drodzy, zjechałem sobie na Wojnicz z autostrady właśnie, tylko czy tutaj czegoś nie zamotałem, mam nadzieję, że nie. No ale co to w ogóle pokazuje, że 65 km i że godzinę 9 mam jechać? No, jak normalnie w Norgę. Ciekawostka. No, także najgorszy odcinek, po prostu te wiochy zapadnięte i ci piesi bez odblasków przede mną. 19.45 na miejscu niby mam być, czyli no pół godziny mi zażarło, no to coś tam odrobiłem. Jeszcze co prawda ten zatrzymałem się za bramkami tam w Katowicach, tak, w Katowicach, żeby tą aplikację całą udaną tego AutoPay'a wyłączyć, żeby mnie przypadkowo dwa razy nie złoiło za przejazd zupełnie niepotrzebnie. Także turlam się, powinienem chyba dojechać spokojnie na tym paliwie, które mam, także tankowanie chyba dopiero będzie w Gorlicach. O, właśnie chłop, nic odblaskowego, jak normalnie duch. O, następne dwie sztuki. Tutaj co prawda chodnik jest, ale też nic. Żadnego odblasku. Masakra. No to tak, moi drodzy. Jakby to nie zabrzmiało, Gorlice, miasto światła. 19.42. No, najdłuższa trasa po prostu Norwegia, Gorlice w moim życiu ever. Bo tak to się od kopa jeździło, nie? 16 godzinek i na miejscu, no, ale no trochę w ogóle przymęczony jestem, bo to 3 nocy spałem tam po 5 godzin. Tak tego snu było nie za mnożko, także jutro po prostu śpię do dzwona, odpoczywam. Jak się obudzę, to po prostu wstanę nie wcześniej, żadnych budzików, telefon jak zwykle w trybie samolotowym i offline totalny. Trzeba wypocząć i później, jaki w ogóle plan dalszy, to nie wiem, gdzieś pewno pojedziemy, coś może pogadamy, coś pokażemy, gdzieś się no w ogóle na jakąś klinkówkę trzeba wybrać, zobaczyć, skontrolować stan wody, no ale pewno gdzieś tutaj zrobimy jakieś objazdy, no bo ja aparat wziąłem, chcę trochę zdjęć porobić, no to będzie można focić i opowiadać, jak ktoś będzie zainteresowany Gorlicami, miastem światła. Druga na świecie rafineria, pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa, a rafineria oczywiście zgnojona, no bo to nie mogło być nic innego, jakby oni tutaj nie zgrasowali. Tego za to rafineria stała się świetnym magazynem na w ogóle jakąś chemię i miasto zapłaciło, nie, 75 milionów za w ogóle wywalenie tego i nie ma nikogo odpowiedzialnego, a jeżeli niby by był, to jest oczywiście pusty i bez kasy i no to tak po polsku po prostu, nie? Także tak, zaraz pod domem, fajnie, bezpiecznie, bez żadnych przygód. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. No gdyby nie ten kor tam dzisiejszy, to myślę, że bym był o godzinie 19, ale naprawdę zupełnie spokojnie można być 40 minut później i bezpiecznie. Całym i zdrowym. Oho, już, jadzie, wyjedz. No ci to są tu normalnie nieźli. Zboczeńcy, to ci to są tutaj tacy zboczeni, że on jeszcze nawet ten z garażu nie wyjedzie, a już drze mordę, bo on jest pan kierowca karetki. No, masakra. Dobra, tyle moi drodzy. Organizuję się i widzimy się gdzieś, nie wiem gdzie. Tam gdzie pojedziemy. Tymczasem.
Cześć.